Och jej. Kochacie się? Policz. Ile jest czerwonych rzeczy? 1, 2, 3. Ja tu jest nigdy nie spadnę z kanaka. Ciuch, 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 ciuch. A dlaczego dorośli pracują? Po co do duzi. A po co nam pieniądze? Sula też słucha, tak? Tak. Dobra. Piękna słucha, obwiesz. To zaczynamy. Cześć, witam Was w nowym vlogu. Dziś mamy 2 maja, a więc tak zwany długi weekend, który spędzamy na Costa del Sol. Dziewczyny układają puzzle i za chwilę ruszamy do Las Cuchnias na śniadanko. Tak, dziewczyny? No pięknie. To dziewczyny Ci pomogą. Głodne jesteście już? Idziemy na śniadanie? Chodź, idziemy, zobaczymy, co tam tata pysznego szykuje. No, co to będzie? Co to będzie? To dookoła. Tu są bułki, a tu kluski, a tu pomidory. To nie są kluski, Musiu, to jest żółty ser. Żółty ser. A co to? Pysznika. Tak. Czyli co to będzie, dziewczyny? Spójrzcie, co tutaj jest. Jajeczka! Czyli... jajecznica! Tak, tata będzie robił jajecznicę. Co tak pięknie pachnie, Anielko? To jajecznica. Nie, to cebula, którą tata pokroił na pewno. Dziewczyny, a jakie jest Wasze ulubione śniadanie? Moja i mój jest. Moje śniadanie jest ulubione. Spaghetti i losowe. To chyba obiadek, tak? Obiadek taki jest twój ulubiony. Ojej, dotknęłaś patelni. O, kochany, w którym miejscu? A co tata mówił? Pokaż, gdzie dotknęłaś. To, tu kostką? O. Och, jejku. No, Łusia się sparzyła, wiesz? Dotknęła niechcący patelni. I teraz Łusia moczy paluszek w zimnej wodzie. Teraz już, Łusiu, będziesz wiedziała i pamiętała, tak? Że trzeba uważać na patelnię, prawda? Łusia, nie dotknij. Tak, Łucia już chyba będzie pamiętała, żeby nie dotknąć patelni, prawda, Łusiu? Jak tam twój paluszek, Łucja? Jest czerwony ślad po sparzeniu? Tak. Nie, akurat to nie jest ten ślad. To po czymś innym jest. Tutaj kostką chyba dotknęłaś, co? Tak, a tutaj komal. Anielko, a ty pokaż swoje usteczka. Pokaż. Goją się? Cały goją się, ale i sobie goiły. A pokaż, zabierz rączkę. Mhm. A opowiedz, co ci się stało? Spadłam na klawę i sobie odcięłam usta. Tak, a z czego spadłaś? Z hamaka. Mhm. Chciałam to próbować, ale spadłam na klawę i sobie... Przegryzłaś sobie usteczka, tak? Tak. Mhm. Ale obiecuję, że nigdy nie spadnę z hamaka. Tak? Już nigdy nie spadniesz? Chcesz się pewnie bujać dzisiaj, co? Tak. W hamaku. Jajka, jajka. Jajka. Odsuwam się, bo wy się przesuwać, a nie chcę was pochlapać. Taka reakcja łańcuchowa. Łańcuchowa? Kiedyś zrozumiecie.
To jest reakcja łańcuchowa, bo Łucja zabrała zabawkę, więc Anielka zaczyna się denerwować. Kochacie się? Dziewczyny? Jesteście ukochanymi siostrami? A kto kogo bardziej kocha? Kto kogo mocniej kocha? Papa robi bing? Papa! Ale chyba jeszcze się nie żegnamy z widzami. Pan śpiewa taką piosenkę o spaniu. Tak, ten bing śpiewa melodyjki do spania, tak? Tak. Książkę binga. Chcesz książkę o bingu? Tak, chcę Binga książkę. Chcesz jej poczytać bajkę o Bingu? Tak, tylko sobie nie wiem, jaką chcę. Dobra. To chodźcie. Posiadajcie, poczytamy trochę. Tak jest. Przyniosłyście swoje przytulanki? Tak, tylko Bing będzie słuchać. Sula też słucha, tak? Tak. Dobra. Słucha, to zaczynamy. Ech, ten Bing olbrzymi. On powiedział do plana. Cień Flopa był mały, a cień Binga duży. Obydwa cienie przywitały się ze sobą i robiły różne śmieszne rzeczy. Ale Bing udawał się i on jest klasnym potworem. Tak, tak w bajce było. A potem Bing i Flop bawili się w cienistego potwora. Uhu, nadchodzi cienisty potwór, powiedział Flop strasznym głosem i jego cień zaczął gonić za cieniem króliczka. To było bardzo zabawne. Bawiliśmy się u mnie z Sulą. Było super. Nie chcieliśmy się rozstawać. Dlatego ukryliśmy bucik Suli. Pożegnać. Pożegnać, tak? W bajce było pożegnać, a w książeczce jest rozstawać. Tak? Dziewczyny, bajkę Binga to już znają na pamięć, prawda? Chyba już wszystkie odcinki oglądałyście. Tak. Ostatnio Wam opowiadałam w filmie o bajkach, że ja lubię mądre bajki, ale właśnie Bing do takich należy. Naprawdę dużo fajnych rzeczy dziewczyny się nauczyły z tej bajki. Ale też jest dużo fajnych inspiracji dla rodziców. My na przykład często bawimy się w odkrywców przyrody, tak? Bing się bawił w jednym z odcinków z przyjaciółmi w odkrywców przyrody i my też się bawimy. Mama, daj nam kolorowanki Binga. Takie na wodę chcecie? Kolorowanki? Tak, na wodę. Dalszą. Tu dalszą. Dobra, zaraz. To chyba. Tą? Tak, to ja chcę kochać. Dobra. A ja Amę. Ale jak widzicie, Bing to nie tylko bajka. Mamy też dużo zabawek, różnych kolorowanek, książeczek z zadaniami, puzzle. Dziewczyny bardzo lubią różne zabawki z Bingiem. Mama, chętnie się nimi bawią. Pięknie. W ogóle bajka Bing to była pierwsza bajka dziewczynek, jaką oglądały, dlatego mamy też do niej duży sentyment. Najpierw oglądaliśmy ją na Mini Mini Plus, później przerzuciliśmy się na kanał YouTube, bo tam są dostępne po polsku wszystkie odcinki Binga. Tą bajeczkę szczególnie polecam tym najmłodszym dzieciaczkom, bo ona ma bardzo proste treści, ale wartościowe i takie przystępne dla maluchów. A przez to, że bohaterem tej bajki jest też mały przedszkolak, on patrzy na świat w taki typowo dziecięcy sposób, to jest on
też bardzo bliski dzieciom i dzieciaki bardzo go lubią. A fajna jest też ta bajka, dlatego że w niej jest dużo propozycji zabaw, które może rodzic wcielić w życie. I te zabawy są bezpieczne, proste, a jednocześnie bardzo pobudzają wyobraźnię. My na przykład lubimy się właśnie bawić, jak wcześniej wspominałam, w odkryciach przyrody, gdzie na podwórku szukamy różnych roślinek, przedmiotów, zwierzątek w określonym kolorze. Fajne jest też to, że na przykład w bajce są podsuwane pomysły, jak rozwiązać niektóre problemy, jak na przykład problem z zepsutymi zabawkami, żeby chować je do papa pudełka. Co się stało? Ale poczekaj, Anielko, Łusia jeszcze nie zrobiła. Odwróć, nie płacz, Łusiu. Co się stało? No, a wy nie miałyście tu zaznaczać nic w kółka, tylko miałyście pokazać paluszkiem. Gdzie ten element znajduje się na obrazku? Tak, tutaj. A gdzie ten element znajduje się na obrazku? Tutaj. Teraz Łucja pokaże. A gdzie ten element znajduje się na obrazku, Łusiu? Ten? Który to jest but? Pokaż. Tak, bardzo dobrze. A Klara, a ten element gdzie się znajduje na obrazku? Tak, bardzo dobrze. Super, możemy przewinąć na drugą stronę. A co to są bingi? To są bingi. Musicie znaleźć wśród tych bingów identycznego jak ten. Który to jest? Przyjrzyjcie się dobrze. Czy na pewno to ten? To! Tak. Nie, Klara ma rację. Bardzo dobrze, Klara. Ten jest identyczny. Mhm. A więc naprawdę fajna jest ta bajka, bo to nie tylko rozrywka, ale też wnosi coś sensownego do tego życia. No tutaj, tutaj musimy znaleźć czerwone rzeczy. Pokażcie, jak, które rzeczy są czerwone. Tak. Policzcie je. 1, 2, 3. No jeszcze raz, Łucja najpierw policzy. Mhm, Łusia policz. Ile jest czerwonych rzeczy? 1, 2, 3, 4, 5. Tak, czyli ile jest rzeczy? 5. Bardzo dobrze. 1. Za chwileczkę ci powiem, niech Anielka teraz policzy. 1, 2, 3, 4, 5. Bardzo dobrze, teraz Klarunia. To jest Klara. Jak na liczbę. No, liczymy, Klarciu. 1. 2. Tak. 3. Mhm. 4. Tak. 8. 5. 5 rzeczy. Teraz musimy te kółeczko pomalować na czerwono. Gotowe już kółeczko? Tak, tak. To teraz musimy odnaleźć rzeczy czerwone w naszym pokoju. Poszukajmy w naszym pokoju, ile jest czerwonych rzeczy. Rozejrzyjcie się. Co tu jest czerwonego? Brzuszek binga jest czerwony. Tak. I tego binga brzuszek jest czerwony. I samolot. Klocki Lego. Tak. Tak. Tak, kredki na stole też są czerwone. Co jest trochę czerwone? Tak, kredka też jest czerwona. I co jeszcze? Tak, co? Mamy kilka czerwonych kredek. A oprócz kredek, co jeszcze jest czerwone w pokoju? Jeden kwiatek. Bardzo dobrze, Łusia. I tu na pudełku jest też kwiatek czerwony. I spódniczka. I co jeszcze? Jeszcze tutaj jest czerwone. Masz rację. Tak, to. Naklejki też czerwone mamy na lodówce, na szafce. Jeszcze toć. Bardzo dobrze, na twoim rysunku świeczki są też czerwone, tak? Tak. Jeszcze jasiska. Biela. Malinkę. Dobrze. Proszę, Aniela przyklei na pierwszej stronie malinkę. A gdzie jest malinka? Tutaj, patrz, tu naklejamy. W nagrodę. Naklejacie naklejkę, oznaczając, że zadanie jest wykonane. Malinkę. Tak. Łuc, jak nakleisz naklejkę, to idziesz do toalety, bo tobie się chce, siusiu. Jak Bigowi. Bigowi to się chciało? Tak, tylko co on zrobił na podłogę. O. I co powiedziała Amma, że co trzeba robić, jak chce się siusiu podczas zabawy?
top zabawa na plawa. Tak, i wtedy trzeba przerwać zabawę i iść do łazienki, prawda? I jak szły dzieci w bingu do toalety? Męski już. Ciuchcią, to co my też idziemy ciuchcią do toalety? Tak. To chodź, odprowadzimy Łucję ciuchcią do toalety. Ustawiamy się ciuchcia do toalety. Ciuch, 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 ciuch. Tak, a tu skepucę na tej stronie. No to tutaj. Tu do kąpieli. A wy jakie macie zabawki do kąpieli, dziewczyny? Pokażecie mi? No to pokażcie mi. Tak, baby Trice. Tak, tu też mamy Binga, Sulę i Anę. I budynki. Nie ma nikogo. Koko nie ma? A co się stało z Koko? Przecież też była. Tak, ale nie widziałam jej. Co się stało z Koko? Przecież tu wiła z Koko. No a właśnie. A ja ona teraz zniknęła. Musimy jej poszukać. Co robicie, dziewczyny? Będę mi pracować. A ja będę pracować z kuchni. Pracować? Gotować. Dziewczyny, a dlaczego dorośli pracują? Pracują do długi. Tak, ale dlaczego pracują? Bo muszą zarabiać dokumenty i pieniążki. No, muszą zarabiać pieniądze. A po co mam pieniądze? Sobie zadawać jedzonko i ubrania. A jak mi nie mogliśmy zrobić dokumentów, to nie mogliśmy kupić ubrań, jedzenia, więc musimy zarabiać pieniążki. Dokładnie tak. Trzeba zarabiać pieniążki, żeby móc kupić ubrania i jedzonko. Aniela, a jak dorośli zarabiają pieniądze? Chyba jednym gazdowu, tylko oni i pracują na komputerze. Aha, na komputerze, tak? Mama i tata pracują na komputerze i tak zarabiają pieniążki. A inni dorośli? Chodzą do pracy, tak? A gdzie na przykład można pracować? Albo w pokoju. A jak ktoś idzie do pracy, to gdzie można iść? Kim można być z zawodu? Na przykład dziadek Paweł co robi? Sprzedaje buty, tak? A babcia Lusia? No, jest fryzjerką. Tak, jest fryzjerką. I kim jeszcze można być, Anielko? Kim można zostać w przyszłości? Tak, lekarzem. Kim jeszcze można zostać w przyszłości? Modelką. Modelką, tak. Dziewczyny, a wy lubicie, jak mama i tata pracują? Tak. Bo czasami mama i tata muszą popracować na komputerach, prawda? Tak. I nam to dla ten ludzi, tak, nie mamy drugich puli. Mhm. Ale jak macie zabawki i siebie nawzajem, to się możecie razem bawić z zabawkami, tak, prawda? Tak, ale jak się bawimy z zabawkami, to trochę się nudzimy. Trochę się nudzicie. Fajniej się bawić z rodzicami, tak? Tak. Mhm. No dobrze, będziemy powoli kończyć już ten vlog. Już jest dość późno. Za chwilę idziemy się kąpać i spać. Dziewczyny jeszcze tylko oglądają bajkę na dobranoc. Dzisiaj nakręcone na Binga, więc leci Bing. No i będziemy się z Wami żegnać. Pożegnamy się, dziewczyny? Tak. To zrób papa. Papa! Papa! Papa, Klarciu! Pa! Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Zostawcie komentarz! Dużo lajków chcesz, Anielko? Tak! A chcesz dużo komentarzy? Tak! A o czym mają ci widzowie napisać w komentarzu? Co byś chciała, żeby napisali? Co lubicie oglądać?
napiszcie komentarz, zostawcie lajka.